Dzisiaj na tapecie film, który jest dowodem na to, że zdarzają się takie przypadki, że o przejściu filmu do klasyki może zadecydować jedna scena, jedna kwestia dialogowa, czy jeszcze jakiś inny element, który po prostu wybije daną produkcję i ta przejdzie tym do owej klasyki. Taki jest ten dzisiejszy przypadek. Film Ludzie Honoru to produkcja z 1992 roku w reżyserii Roba Reinera. Ten film robią cztery elementy. Bardzo solidna reżyseria Roba Reinera, Tom Cruise, Jack Nicholson, jakby trochę osobne elementy. Ogólnie cała obsada, która jest tutaj naprawdę bogata. I najważniejszy punkt, Aaron Sorkin jako autor scenariusza. Ten film to dramat sądowy i naprawdę widziałem już wiele dramatów sądowych, lepszych, gorszych, średnich. Ludzie honoru bez wątpienia należą do kategorii dobry, jeśli chodzi o ten gatunek. Może ten film nie jest tak wybitnym dramatem sądowym jak 12 gniewnych ludzi Lumeta czy wyrok w Norymberdze Kramera, a nawet werdykt też Sydneya Lumeta, ale zachowuje klasę pomimo upływu już ponad 30 lat od premiery i ciągle dobrze się film Reinera ogląda. Sprawa, którą tutaj dotykamy, to zabójstwo jednego z szeregowców dokonane przez znęcających się nad nim kolegów z jednostki. I cała gra idzie o to, czy to zabójstwo było tylko i wyłącznie ich inicjatywą, czy też dostali rozkaz znęcania się nad wspomnianym szeregowym Santiago. Chodzi najogólniej mówiąc o zjawisko fali w wojsku i czy rozkaz znęcania się nie został wydany rozkazem głównodowodzącego w jednostce pułkownika Jessopa, granego przez Jacka Nicholsona. Aktorstwo, o którym już trochę wspomniałem. Pierwsze skrzypce moim zdaniem w tym filmie gra Jack Nicholson i Tom Cruise. Rola Nicholsona przeszła do kanonu kinematografii amerykańskiej, ale ja bym tutaj też bardzo docenił rolę Toma Cruise'a. Jako obrońcy tych dwóch szeregowych, Cruise wciela się tutaj w rolę porucznika Caffiego i on tutaj moim zdaniem również błyszczy, ale bardzo bogaty jest drugi plan z Kevinem Baconem, Demi Moore, Kieferem Sutherlandem i J.T. Walshem na pokładzie. Cała ekipa robi tutaj fantastyczną pracę. Przez grę aktorską tych konkretnych aktorów postaci wydają się bardziej wiarygodne i możemy się opowiedzieć po którejś ze stron, bardziej lub mniej. Tutaj tak troszeczkę płynnie przechodzę już do największego pozytywu tego filmu, czyli scenariusza Aarona Sorkina. To jest mistrzostwo. Jeśli poza salą sądową film jest może co najwyżej niezły w niektórych momentach, tak na sali sądowej jest najlepszy. Ale to tylko jest spowodowane dialogami, które w tym filmie po prostu powalają. Szybkość, z jaką tutaj bohaterowie wymieniają kwestie i słowne interakcje między sobą, robi naprawdę wrażenie. Oczywiście to też cecha wszystkich napisanych przez Aarona Sorkina filmów. The Social Network jest na przykład tak samo. Ale tutaj moim zdaniem Sorkin osiąga najlepszą jakość, przynajmniej dla mnie. Nigdzie chyba w żadnym innym filmie sorkinowskie dialogi mi tak nie podchodzą jak właśnie w tym. Trochę też trzeba powiedzieć o reżyserze tego filmu, Robie Reinerze. Jest to naprawdę bardzo solidny reżyser. Na swoim koncie ma jeszcze takie filmy jak Kiedy Harry poznał Sally, Misery czy Narzeczona dla księcia. Dla niektórych ten ostatni to jego najlepszy film. W mojej opinii jest to lekkie nieporozumienie. Oczywiście, że najlepszymi filmami Reinera są dwa z tych wymienionych przeze mnie, ale nie Narzeczona dla księcia oraz Stań przy mnie. To są najlepsze filmy tego reżysera, ale oczywiście zdania tutaj są podzielone. Reinerowi dodatkowy szacunek należy się za to, jak przede wszystkim reżyseruje sceny w sądzie, o których już trochę wspomniałem przy chwaleniu scenariusza do tego filmu. I tutaj dochodzimy do sceny, która wywindowała ten film do klasyki, gdzie pada jedna z najważniejszych, z najbardziej pomnikowych kwestii w historii filmu, a mianowicie You Can't Handle the Truth w wykonaniu postaci granej przez Jacka Nicholsona. I ten pojedynek słowny między postacią Cruise'a a postacią Nicholsona jest fantastyczny. Jednym z największych plusów tej sceny, ale ogólnie całego filmu, jest to, że scenariusz Sorkina powoduje to, że nawet czarny charakter, którym niewątpliwie jest Jessup, ma jakąś swoją wizję postępowania. Czymś się kieruje. To nie jest zły charakter tylko ze względu na to, że jest zły, bo tak, bo po prostu.
Być może nie ma racji, a chyba na pewno nie ma racji, ale wierzy w to, co mówi. I to jest jedna z największych sił tej sceny i tego filmu. Bohaterowie tutaj coś sobą reprezentują, jakąś postawę. I są w stanie tą postawę w miarę solidnie uargumentować. Można się oczywiście z tą argumentacją nie zgadzać, ale ta argumentacja jest. I to jest bardzo ważne. Ja bardzo lubię takie filmy, gdzie mamy postaci, które coś sobą prezentują. Nie są wydmuszkami pustymi, nie są nijakie i to jest ważne. Oczywiście ta scena konfrontacji Jessupa i Kafiego nie jest jedyną bardzo dobrą sceną, kiedy akcja rozgrywa się już w sądzie. Także przesłuchanie Kendricka w tej roli Kiefer Sutherland, który gra podwładnego Jessupa, też jest bardzo dobre. Ale tutaj za każdym razem naprawdę Tom Cruise daje czadu. Nie tylko Nicholson i też bardzo dobry w tym filmie Sutherland. No tak jak już powiedziałem, obsada w tym filmie jest strzałem w dziesiątkę. I każdemu, kto jeszcze tego filmu nie widział, polecam. Bo to jest kawał porządnie zrobionego dramatu sądowego. Może nie najlepszy dramat sądowy ever, ale naprawdę dobry. Spółki i Sprawiedliwość dla Wszystkich z 1977 roku, czy Uśpionych Barry'ego Levinsona. Także naprawdę polecam. Kończę na dzisiaj. Do usłyszenia w następnym materiale. Cześć! Take your seat. Come. What do you want to discuss now? My favorite color? Colonel, the 6 a.m. flight was the first one off the base? Yes. There wasn't a flight that left 7 hours earlier and landed at Andrews Air Force Base at 2 a.m.? Lieutenant, I think we've covered this, haven't we? Your Honor, these are the Tower Chief's logs for both Guantanamo Bay and Andrews Air Force Base. Guantanamo log lists no flight that left at 11 p.m. and the Andrews log lists no flight that landed at 2 a.m. I'd like to admit them as defense exhibits Alpha and Bravo. I don't understand. You're admitting evidence of a flight that never existed. Well, we believe it did, sir. Defense will be calling Airman Cecil O'Malley and Airman Anthony Rodriguez. They were working the ground crew at Andrews at 2 a.m. on the 7th. Your Honor, these men weren't on the list. Rebuttal witnesses, Your Honor, are called specifically to refute testimony offered under direct examination. I'll allow the witnesses. This is ridiculous. Colonel, a moment ago... Check the tower logs, for Christ's sake. Well, we'll get to the airmen in just a minute, sir. A moment ago, you said that you ordered Lieutenant Kendrick to tell his men that Santiago wasn't to be touched. That's right. And Lieutenant Kendrick was clear on what you wanted? Crystal. Any chance Lieutenant Kendrick ignored the order? Ignored the order? Any chance he forgot about it? No. Any chance Lieutenant Kendrick left your office and said, the old man is wrong? No. When Lieutenant Kendrick spoke to the platoon and ordered them not to touch Santiago, any chance they ignored him? You ever served in an infantry unit, son? No, sir. Ever served in a forward area? No, sir. Ever put your life in another man's hands? Asked him to put his life in yours? No, sir. We follow orders, son. We follow orders or people die. It's that simple. Are we clear? Yes, sir. Are we clear? Crystal. Colonel, I have just one more question before I call Airman O'Malley and Airman Rodriguez. If you gave an order that Santiago wasn't to be touched, and your orders are always followed, then why would Santiago be in danger? Why would it be necessary to transfer him off the base? Santiago was a substandard Marine. He was being transferred... That's not what you said. You said he was being transferred because he was in grave danger. That's correct. You said he was in danger. I said grave danger? You said, is there any... I recall what I said. I can have the court reporter read back to you. I know what I said. I don't have to have it read back to me like I'm... Why the two orders? Colonel? Sometimes men take matters into their own hands. No, sir. You made it clear just a moment ago that your men never take matters in their own hands. Your men follow orders or people die. So Santiago shouldn't have been in any danger at all, should he have, Colonel? You snotty little bastard. Your Honor, I'd like to ask for a recess. I'd like an answer to the question, Judge. The court will wait for an answer. If Lieutenant Kendrick gave an order
that Santiago wasn't to be touched, then why did he have to be transferred? Colonel, Lieutenant Kendrick ordered the code red, didn't he? Because that's what you told Lieutenant Kendrick to do. Object! And when it went bad, you cut counsel. These guys loose! Your Honor! You had Marcus inside a phony transfer! Your Honor! You doctored the logbook! Damn it, Captain! You coerced the doctor! Consider yourself in contempt! Colonel Jessup! Did you order the code red? You don't have to answer that question. I'll answer the question. You want answers? I think I'm entitled to you them. Want answers! I want the truth! You can't handle the truth! Son, we live in a world that has walls, and those walls have to be guarded by men with guns. Who's gonna do it? You? You, Lieutenant Weinberg? I have a greater responsibility than you can possibly fathom. You weep for Santiago and you curse the Marines. You have that luxury. You have the luxury of not knowing what I know, that Santiago's death, while tragic, probably saved lives. And my existence, while grotesque and incomprehensible to you, saves lives. You don't want the truth because deep down in places you don't talk about at parties, you want me on that wall. You need me on that wall. We use words like honor, code, loyalty. We use these words as the backbone of a life spent defending something. You use them as a punchline. I have neither the time nor the inclination to explain myself to a man who rises and sleeps under the blanket of the very freedom that I provide and then questions the manner in which I provide it. I would rather you just said thank you and went on your way. Otherwise, I suggest you pick up a weapon and stand a post. Either way, I don't give a damn what you think you are entitled to. Did you order the code red? I did the job. Did you order the code red? You're goddamn right I did!